Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, dzisiaj kolejna wegańska inspiracja dla tych wszystkich osób, które szukają czegoś nowego, chciałyby coś wypróbować, a także dla tych osób, które jeszcze są na diecie wszystkożernej czy diecie wegetariańskiej i szukają alternatywy, aby posmarować coś na chleb. Bardzo często, gdy spotykam takie osoby, to chyba to jest taki wasz największy problem, gdy nagle zastanawiacie się, by przejść na dietę wegańską, to w większości ta główna myśl, która się pojawia, to z czym będę jadła, czy będę jadł chleb. A to jest bardzo, bardzo proste. Moi drodzy, dzisiaj zdradzę wam sekret. Jak wiecie, my bardzo często pieczemy w ostatnim czasie chleb z pieca takiego chlebowego, ponieważ mamy do takiego pieca dostęp i korzystamy z takich możliwości. Tutaj w Magicznej Oazie jest to jednocześnie taki sposób bardzo ekologiczny, ponieważ energia odnawialna z drewna i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest tematem dzisiejszego filmu. Często na śniadanie mamy taki świeżutki, wypieczony chleb, chleb na zakwasie i wówczas ja wykonuję taką pastę, pastę do smarowania na chleb. Ona jest bardzo prosta do wykonania, zajmie wam to nie dłużej może niż 3 minuty. Jedyna rzecz, którą potrzebujecie, to są nasionka słonecznika, ziarno słonecznika, oczywiście bez łuski, czyli to samo ziarenko, które jest w środku. Można je kupić praktycznie w każdym sklepie, czy to nawet w każdym supermarkecie, czy tej jakości ekologicznej w różnych sklepach ekologicznych, także sklepach wysyłkowych. Następnie, jeżeli ktoś ma z was dobry mikser, to nie będzie musiał wykonywać takich skomplikowanych czynności, jak robię to ja, a jeżeli ktoś nie ma, to może robić to dokładnie według mojego sposobu. Czyli ja najpierw te nasionka wkładam do młynka do mielenia kawy. Wy znacie ten młynek z moich filmów. Ja nie mielę na nim kawy, tylko właśnie takie różne nasiona, jak siemielniane czy słonecznik. I teraz tak, do wykonania tej pasty potrzebujemy zmielony słonecznik, czyli mielę na młynku do kawy, tak aby on był całkowicie zmielony. Następnie przesypuję go do mojego takiego małego mikserka, który właściwie z nazwy służy tylko do rozdrabniania pewnych rzeczy, ale ja wsypuję te zmielone nasionka, następnie dodaję albo wodę, taką czystą wodę, albo jeżeli macie ogórki kiszone, to możecie dodać wodę z ogórków. I właściwie to jest już ta podstawa pasty. I teraz ta reszta, co do tego dodacie, to już leży w waszej mocy i możecie tutaj stosować bardzo, bardzo różne dodatki i codziennie mieć zupełnie inną pastę, świeżutką, przepyszną, do smarowania na chleb. I na przykład jednego dnia możecie dodać ogórek kiszony, czyli jak już mówiłam, najpierw nasionka zmielone słonecznika, do tego wodę lub wodę z ogórków, następnie połówkę na przykład ogórka kiszonego na dwie osoby wystarczy i to mielicie razem, aby powstała pasta. Możecie dodać na przykład innego dnia, zrobić taką pastę z dodatkiem rukoli, czy pomidorów, czy papryki, czy kurkumy. Ja bardzo często robię także taką pastę z dodatkami różnych ziół. Można dodać rzodkiewki, w zależności od sezonu, co aktualnie macie. Ta podstawa jest zawsze taka sama. To są nasionka słonecznika i woda, albo woda, czy woda z kiszonych ogórków. Możecie również tworzyć pasty na przykład z dodatkiem pieprzu, kolorowego pieprzu czy czarnego pieprzu. Wówczas musicie ten pieprz najpierw zmielić razem z nasionkami słonecznika, ponieważ taki słabszy mikser już nie uda mu się tego zmielić. I to jest moja dzisiejsza inspiracja dla was. Dajcie mi znać w komentarzach czy w listach prywatnych, czy tą pastę udało wam się wypróbować i jak ona wam smakowała. Jestem pewna, że będzie wam bardzo smakowała. Musicie tylko
eksperymentować, możecie dodawać różne rzeczy i wybrać te smaki, które najbardziej Wam odpowiadają. Mnie ta pasta zainspirowała, ponieważ jak znacie z mojego bloga Jak żyć bez plastiku, ja bardzo często kupowałam, czy kupuję czasami, gdy nie mam wolnego czasu, kupuję różne takie pasty wegańskie w słoiczkach i ja z natury już jestem takim człowiekiem, który zawsze czyta skład i tak właśnie powstała ta inspiracja, tak powstały moje pasty ze słonecznika. Możecie takie pasty robić również z orzeszków nerkowców, możecie je robić z siemienia lnianego, ale spróbujcie najpierw ze słonecznika, aby spróbować, jak Wam to pasuje i jak Wam to wychodzi i potem krok po kroku będziecie robić to szybciej i będziecie mieć dużo innych nowych pomysłów, nowych inspiracji. Takie pasty można również robić z grzybami, na przykład z pieczarkami czy grzybami shiitake. Moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Wasza Maria Bucardi.